Witam wszystkich bardzo serdecznie w Radomsku. W tym roku mamy już drugą galę sportu walki. Bardzo się cieszę, że przyjęliście zaproszenie, aby w tej gali brać udział. Mam nadzieję, że te emocje, których dostarczycie radomszczanom, będą niezapomniane, tak jak gala zeszłoroczna. A wam wszystkim życzę przede wszystkim sukcesów, każdemu wygranej, bo każdy może wygrać. To nie jest tak, że oczywiście będzie jeden przegrany, drugi wygrany, ale każdy może wygrać i o tym doskonale wiecie. Ja się bardzo cieszę, że przyjęliście to zaproszenie do Radomska i myślę, że Radomsko będziecie wspominać wszyscy bardzo, bardzo dobrze. Witam wszystkich serdecznie w imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku. Jesteśmy głównym organizatorem tego wspaniałego wydarzenia. Witam oczywiście bohaterów jutrzejszego wieczoru, czyli zawodników, ich trenerów. Witam naszych sędziów. Witam oczywiście pana promotora Arkadiusza Wełnę. Witam pana prezydenta jak najbardziej, menadżera sportu. I oczywiście witam przedstawicieli naszych radomszańskich mediów i nie tylko radomszańskich, bo i piotrkowskich widzimy. Także bardzo jest nam miło. Życzę wszystkim tutaj zawodnikom, żeby ta waga była taka jak należy i oczywiście szybkiej regeneracji po wadze, dowodnienia, dojedzenia i później miłego wieczoru. Dziękuję ślicznie. Dzień dobry, drodzy Państwo, ja nazywam się Kuba Mielczarek, jestem dziennikarzem Telewizji Polskiej, mam ogromny zaszczyt poprowadzić dla Państwa dzisiejszą ceremonię ważenia. Od powitań zaczęliśmy i ja powitaniami również chciałbym rozpocząć i podziękowaniami dla organizatorów i dla sponsorów drugiej radomszczańskiej gali sportu walki. I tak, organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku, współorganizatorem oczywiście miasto Radomsko. Pomoc w organizacji zaoferowały Federacja A1, Klub Czogdi Radomsko i Fundacja Sprzymierzeni z Grom. Sponsorami drugiej radomszczańskiej gali sportu walki są firmy Europrovidus SA, firma Roxboot, Charisma, Galeria Płytek i Oświetlenia, Kopalnia Kruszyw, Sahara, Corner, spółka ZO, Meble Krysiak, Kartex, producent opakowań tekturowych, Agencja Reklamy Gawlikowski, firma Octagon, Restauracja Las Radomsko, Vitral, Mariusz Kłosowski, Grzegorz Kubik, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rolbram, Tego Logistics, Piotr Skalski, Agromasz, Paweł Nowak, firma Mebin, producent mebli, Szkółka Roślin Ozdobnych Dąbrówka, Poniwiec, Mała Czantoria, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, spółka ZO, Carbo, spółka jawna, Biuro Rachunkowe Promopartner, Bakpol, Zakład Przetwórstwa Mięsnego i Wyrobu Wędlin, Darmi, Dariusz Bączek, Wykończenia Wnętrz, reprezentant KO Gym, Wrocław, podopieczni Bartka Batry, waży 66,15. To będzie walka na zasadach Muay Thai. Lubo Rusnak, Słowacja, rywal Pawła Ostuja. Pawle, podejdź do nas również. Za chwileczkę będzie czas na face to face, front to people, please stand up. 65-15, Lubo Rusnak, face to face, please stay there in the center. Okay. Muay Thai, 67 kg. Jeszcze wracamy, panowie, zdjęcie przodem do publiczności, proszę. Wielkie grzmoty zapowiadają nam się jutro już od pierwszej walki. Lubo Rusnak, Paweł Ostrolina, Mariusz Rozpęcki. Mariusz będzie walczył w kategorii 71 kg na zasadach Muay Thai. Siedemdziesiąt-pięćdziesiąt. Prawie idealna waga Mariusza Rozpęckiego. Na wagę zapraszam Roberta Lepetę ze Słowacji. Sześćdziesiąt dziewięć, osiemdziesiąt pięć. Robert Lepeta, Słowacja. Face to face, guys.
walka numer 2. Muay Thai. 3 rundy, 2 minuty. Dziękujemy. Jeszcze zdjęcie. I tak będzie wyglądała druga walka jutrzejszej gali sportu walki w Radomsku. A przed nami teraz kolejny z Polaków, z bardzo bliskiej Częstochowy, reprezentant War Dogs, forma Fight, Łukasz Mielczarski. Tu także będą 3 rundy, drodzy Państwo, tym razem dystans 5-minutowy. Walka odbędzie się w limicie wagowym do 66 kg na zasadach mieszanych sztuk walki. Łukasz Mielczarski 67-20 i jego rywal z Ukrainy Fiodorow Aleksander. Aleksander Fiodorow, Ukraina. Face to face, please. Dziękujemy jeszcze w stronę publiczności. Czas dla fotoreporterów. To bez wątpienia będzie bardzo, bardzo ciekawe starcie. Damian Tarabasz. Damian przyjechał do nas z Gdyni. Walka odbędzie się w limicie wagowym 77 kg. Dystans to 3 rundy po 5 minut. Damian Tarabasz. I drodzy Państwo, jego rywal przyjechał do nas z Ukrainy. Roman Bielogunow. Okay. Face to face. Okay, jeszcze zdjęcie, drodzy Państwo. Round four people. Walka numer 5. Jedna z 3 na zasadach MMA. Łukasz Sadawa. Reprezentujący Czogdi Radomsko. Rywalizować będzie na zasadach boksu tajskiego. Do 81 kg na dystansie 3 rund. Tym razem po 2 minuty. Siedemdziesiąt dziewięć kilogramów. Józef Hurak. Osiemdziesiąt dwadzieścia. Józef Hurak. Okay, face to face. Walka numer 4.
także Muay Thai. Też 3 rundy i też 2 minuty. Dziękujemy, thank you. Photo please. Thank you so much. Drodzy Państwo, kolejna walka, tym razem będzie to walka na zasadach MMA. Kategoria wagowa 93 kg, 3 rundy po 5 minut. Z Częstochowy, Ireneusz Cholewa. Dziewięćdziesiąt dwa piętnaście. I jego rywal z Litwy, Laurynas Urbanavičius. Dziewięćdziesiąt dwa dwadzieścia pięć. Dziękujemy i zapraszamy do spojrzenia twarzą w twarz. Dziękujemy i jeszcze w stronę publiczności. Dziękujemy. To będzie walka numer 6, drodzy Państwo, jutro. To będzie, drodzy Państwo, walka na zasadach Muay Thai. 5 rund. Po 3 minuty. Limit 58 kg. Lucia Krajczowicz. Pięćdziesiąt osiem, 35. Jej rywalka z Włoch. Laura Pileri. Pięćdziesiąt siedem, 80. Okej, face to face. Thank you and front to the publisher. Thank you so much. See you tomorrow. Poprosimy na wagę Roberta Anzorga, jest to kategoria wagowa 9,5, 100 kg. Także tutaj będziemy mieli ciężką wagę. 91,65. Norbert Anzorga. Dobry, zostań z nami. Tomasz Klimaczek, Słowacja. Sto jeden, 60. Guys, face to face, please. I pozycja do publiczności, do fotoreporterów. Thank you.